i w ogóle tej pracy ministerstwa. Związek Pszczelarski jest bardzo słaby, rozbity, a nie ma takich dokładnych informacji o tym, co będzie w Polsce. Sprowadza się dużo miodu i tak dalej za granicę. Dziękuję bardzo. To nie jest tak, że nie ma informacji, natomiast no, miałem spotkanie już dwa z pszczelarzami, nawet ostatnie 3 dni temu. Jest sprawa stosowania środków ochrony roślin, te nikodonty, dlatego ja nie jestem specjalistą w tym, ale chodzi o to, że jest spór między producentami rzepaka, pszczelarzami. Ja stoję na razie po stronie pszczelarzy, bo ilość pszczół w Polsce rzeczywiście spadała, to zależy od środków ochrony roślin. W styczniu robimy konferencję z udziałem właśnie pszczelarzy, naukowców w sprawie stosowania środków ochrony roślin. A ten plan, ta sprawa, o której planujemy finansowanie, jest taki program wspierania pszczelarstwa. Ja się temu przyjrzę, ale to jest jednak sprawa, którą jest jeszcze do rozwiązania. Nie mieliśmy na tyle czasu, żeby to wszystko porozwiązywać. Ja nie mówię o ważnej sprawie, którą załatwiliśmy na obszaru wiejskich dla rolników. Pierwszy to jest tak zwany pakiet ustaw w zakresie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Tamta ekipa powołała zespół międzyresortowy w 2009 roku, który przygotował szereg takich porozumień niby, tylko że to nie było stosowane. My podeszliśmy do tego inaczej, na wzór europejski. Po pierwsze, w Unii Europejskiej trwają prace, aby regulować pozycję rolnika w sposób na poziomie Unii, my to wspieramy, ale przyjęliśmy już wczoraj właśnie, jak były głosowane poprawki, ustawę o przewadze kontraktowej, czyli w skrócie mówiąc o nieuczciwej konkurencji. Ta ustawa umożliwi dla stowarzyszeń, organizacji, dla producentów dochodzenie swoich praw, jeśli chodzi w relacjach handlowych między supermarketem, hipermarketem, a daną organizacją, bo mówię organizacją, bo na pozycji rolnicy nasi chcą mieć pozycję w tych relacjach, to przygotowaliśmy też ustawę o spółdzielniach rolników, bo ta, która jest o grupach producenckich, ona mi nigdy nie odpowiadała, na ta, która jest teraz o spółdzielniach rolników na wzór francuski, umożliwi bycia partnerem dla producentów rolnych, którzy są rozproszeni, bo ja nie jestem zwolennikiem likwidacji małych gospodarstw, tworzenia dużych, jak to niektórzy mówili, bo tylko duże jest silny. Tutaj trzeba spróbować, żeby w ramach czy spółdzielni, czy ostatecznie w ramach grup być partnerem dla tych podmiotów. Bo jeśli rozmawialiśmy z Japonią, oni naprawdę chcą te nasze produkty tradycyjne, lokalne, ale tam są potrzebne duże partie. Powstaje pytanie, kto to ma zorganizować. Albo rolnicy na danym obszarze zorganizują się i tą wartość dodaną będą zawierali, albo będzie to zawierał pośrednio. I do tego celu mogą służyć między innymi spółdzielnie. We Francji rolnik należy do 4-5 spółdzielni. Ta spółdzielnia załatwia poszczególne problemy. I ta ustawa umożliwi to, ona wchodzi w życie dopiero 1 lipca, co prawda, ale to była prośba przedsiębiorców, tych, którzy chcą po prostu dostosować swoją działalność. Druga ustawa o sprzedaży detalicznej. Ustawa o sprzedaży detalicznej, która też została przyjęta po wielu negocjacjach, bo ona wymagała notyfikacji w Brukseli. Nie jest to takie, że tak powiem, szybkie, bo Bruksela ma czas na podejmowanie decyzji. Zawsze 3 miesiące trwała sama notyfikacja. Teraz mamy dla rolników 3 propozycje. Pierwsza to jest sprzedaż bezpośrednia, która istnieje, to dotyczy towarów nieprzetworzonych. Tak zwane MOLE, ta działalność MOLE, czyli mała, lokalna i tego. I trzecia wprowadzona na podstawie prawa unijnego, o tym po prostu tamta koalicja nie chciała słyszeć, czyli sprzedaż detaliczna. To umożliwia przetwarzanie produktów i sprzedaż z gospodarstwa do producenta końcowego, czy to śmietany, czy zupy, czy innych wytworzonych produktów, i to też może być zbywane do restauracji i do zapotrywania na przykład instytucji publicznych. Naprawdę duża rewolucja, ustawa jest bardzo dobrze oceniana na tym przez szereg środowisk. Oczywiście no, prasa wyborcza wyszukuje tam jakieś haczyki, ale przy złej woli to zawsze
można znaleźć jakiś problem, ale my jesteśmy po to, żeby te ustawy poprawiać. No, prawo jest po to, że jeśli w trakcie monitorowania, bo pierwsze pół roku trzeba będzie tak to określić, monitorować, to po prostu będziemy zmieniali. No, po to jesteśmy tam jako posłowie i rząd, żeby te niedogodności eliminować, ale to jest ważne, że nie chcemy to eliminować. Poprzednia ekipa mówiła, ale w mojej ocenie tego nie robi. Ta ustawa daje dużo szans. Następnie oznakowanie produkt polski, które mogło być stosowane, ale u nas ono może być stosowane w związku z naszą ustawą, jeśli będzie właściwy skład, to znaczy minimum 75% produktów rolniczych krajowych i to będzie badane przez inspekcję handlowe artykułów rolno-spożywczych, czy taki produkt, który ma napisany produkt polski, spełnia wymagania ustawowe. Wreszcie przyjęliśmy ustawę o pakietowych ubezpieczeniach. To problem ryzyka w rolnictwie, jak wiecie Państwo, jest bardzo u nas duży, bo zmiana pogody jest bardzo, bardzo taka częsta, no, bo tu mamy taki klimat. Tutaj wprowadziliśmy pakietowe, przeznaczyliśmy w następnym roku na to prawie 1 000 000 000 zł, poprzednio było 200 milionów i będziemy to obserwować. Mieliśmy taką w tym sytuację w tym roku, były przymrozki, potem susza. Na to też, Szanowni Państwo, przeznaczyłem z budżetu 200 milionów złotych. Ostatnio w grudniu wypłaciliśmy 100 milionów na skutki suszy dla osób, które miały szkody w granicach od 50 do 70%, bo najpierw w pierwszym etapie wypłaciliśmy tym, którzy mieli powyżej 70, teraz 100 milionów jeszcze w ramach rezerwy znaleziono na ten, tam chyba 60 czy 70 tysięcy rolników otrzymało też odszkodowania i my wprowadziliśmy już na początku roku zmianę, że szkoda dotyczy jednej uprawy. Wtedy w tamtych latach było tak, że szkoda w gospodarstwie musiała być u nas w stosunku do jednej uprawy. Dodatkowo już jest na ukończeniu powołanie Towarzystwa Rolno-Pocztowego. Jest tak zwane Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowe i ono tam funkcjonuje, jak funkcjonuje. Dogadałem się z ministrem Adamczykiem. Dokapitalizujemy wielkością 30 milionów i powołamy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Po co? Po to, żeby stworzyć konkurencję dla 4 firm, które funkcjonują na rynku. Bo jak to się odbywa? Koniec roku my ogłaszamy przetarg na ubezpieczenia, na stawki te, które mają firmy zgłaszać. No i oni sobie się często, tak w mojej ocenie, dogadywali, ale jak będzie podmiot nasz, bo przetarg musi być, nasz w sensie pocztowo-rolny, to po pierwsze będziemy mieli dużo punktów, bo mamy Arminy, mamy pocztę, mamy inne instytucje, ośrodki doradcze, czy ta promocja ubezpieczeń będzie duża. No, ja z tym wiążę dużo nadziei, że w związku z prowadzeniem ITU i zwiększenia ubezpieczeń pakietowych, że co najmniej dojdzie do 50% ubezpieczeń rolników w ciągu 2-3 lat. To jest najlepiej dla Państwa, że taki system istnieje, że jak jest susza czy coś występuje, że nie idą rolnicy, to po pierwsze do wojewody, żeby sporządzić protokół, czyli powołać komisję, a potem minister musi wydawać rozporządzenie, żeby te odszkodowania wypłacać. To jest taki docelowy wzór, który chcemy realizować. A jeśli chodzi o pszczelarzy, żeby dokończyć, tutaj to jest jedno z naszych priorytetowych zadań, dlatego że Komisja Europejska przedstawiła 2 rozporządzenia o tak zwanym krowiu roślin. One są teraz negocjowane, czy też procedowane w Komisji Europejskiej. Od 2018 roku wejdzie tam znowu nowy system zdrowia roślin. Nad tym będziemy pracowali. Jeśli chodzi o pszczelarzy, tutaj za pośrednictwem pani Zimmer zachęcam do kontaktu. Jak będzie trzeba szczegóły, to resort przedstawić, też do resortu. Zapraszam. Dziękujemy bardzo.